Fabryce Sztuk odbyło się spotkanie z cyklu Tczewskie Zaduszki. Tym razem Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej zaprosiło na wspomnienia poświęcone Kazimierzowi Badziągowi. Honorowa prezes TMZT Eleonora Lewandowska na wstępie powiedziała o idei tczewskich zaduszek i przypomniała, komu poświęcone były wcześniejsze spotkania. O Kazimierzu Badziągu prelekcję przygotował historyk, zarazem członek TMZT Jan Kulas. To postać niezwykła i wyjątkowa. My jako tczewianie możemy być z niego dumni. Tu się urodził, tu się wychował. W czasie okupacji walczył o wolną Polskę w szarych szeregach. Ponad 2 lata spędził w więzieniu Stutthof. No i największe wyzwanie. Wziął udział w Marszu Śmierci. Marsz Śmierci z obozu Stutthof na zachód. Udało się przeżyć ten marsz. Wraca do Polski w 1946 roku, a mógł zostać na zachodzie. Proponowano mu obywatelstwo, wygodne, dostatnie, dobre życie w Danii, bo w Danii już wtedy był dobrobyt. A jednak uznał, że rodzina, Pomorze, Polska, że ojczyzna jest najważniejsza. Potem pracuje na Uniwersytecie Gdańskim, wcześniej Wyższa Szkoła Pedagogiczna, w sumie ponad 42 lata. Uczył niektórzy mówią najpiękniejszego, ale my humaniści mówimy najtrudniejszego przedmiotu, fizyka. Uznał, że jego portem życiowym będzie właśnie jednak Tczew, a miał do wyboru Chojnice, miał do wyboru Gdańsk, Sopot, inne miasta, jednak wybrał Tczew. Tu umarł w 95 roku życia. W 95 roku życia. Jako harcmistrz, harcerz. Do końca był wierny prawu harcerskiemu, powołaniu harcerskiemu. Jak mówił, Bogu, ojczyźnie i bliźni. Doktor Badziąg kierował Katedrą Dydaktyki i Fizyki na Uniwersytecie Gdańskim, a także piastował stanowisko prodziekana Wydziału Matematyki i Fizyki. W wieku 90 lat uzyskał stopień harcmistrza. Zmarł w 2016 roku. Został pochowany 22 października na tczewskim cmentarzu. Bardzo duże położył zasługi dla pojednania polsko-niemieckiego. Jak mówił, wybaczyć trzeba, ale zapomnieć nie. A świadectwa trzeba składać. Dla nas to był człowiek wzór, człowiek wyjątkowy, dobry, szlachetny, prawy człowiek, który dał tego świadectwa w ciągu 95 lat życia. Aha, rzadko podkreślamy, prawdziwe pokolenie Kolumbów. Urodził się dokładnie 7 miesięcy przed Krzysztofem Kamilem Baczyńskim. Prawdziwy przedstawiciel pokolenia Kolumbów, znakomity dydaktyk, harcerz, dobry człowiek. Na zaduszkach obecna była bliska rodzina Kazimierza Badziąga, w tym żona Maria. Była okazja do obejrzenia rodzinnych pamiątek, zdjęć, publikacji czy korespondencji Badziąga. Przybyli mogli również zobaczyć film dokumentalny Miry Preissner zatytułowany Przybysze. Na koniec spotkania zawiązała się ciekawa dyskusja.